Cześć! Cześć wszystkim! Witamy was na naszym balkonie. Chciałem powiedzieć na waszym, ale to nie jest wasz balkon. To jest nasz balkon. Nasz wspólny, niech będzie. No tak, i później przyjdą tutaj i będą, wiesz, okupaj balkon. Tak. Witamy kolejnego dnia. W piekle. Dzisiaj mamy co prawda my niedzielę, wy pewnie inny dzień tygodnia, ale może też niedzielę. I niby dzień święty, ale mamy sporo do zrobienia. Tak, na ostatnim live'ie oświadczyliśmy po raz pierwszy, że w tym roku się wyprowadzamy. Taki jest plan, więc jakby wyprowadzamy się z kraju. Może jeszcze dopowiedzmy. Do Barcelony. Tak. Uściślimy. No myślę, że to nie powinno być jakimś specjalnym szokiem dla was, jak nas jakoś obserwujecie trochę dłużej niż kilka dni, bo mówiliśmy w sumie nieraz o tym, że jakby mamy to w planach i o tym marzymy, a nie wiem, w sumie wychodzimy z założenia, że marzenia trzeba spełniać, szczególnie jeżeli można, jeżeli ma się jakoś na nie wpływ. Planowaliśmy to zrobić już od jakiegoś czasu. Co prawda myśleliśmy, że to się wydarzy w przyszłym roku, ale postanowiliśmy o rok przyspieszyć całą sytuację. Tak, z różnych powodów. Znaczy z powodów, wiecie, no takich ogólnych, nie dotyczy to jakoś bezpośrednio nas. No poniekąd dotyczy, więc. No poniekąd tak, ale to po prostu to są kwestie, jakby to powiedzieć. Społeczno-polityczne. O, to jest dobre... Nie chcemy tutaj, wiecie, wam mówić coś, co i tak pewnie wiecie, jeśli posiadacie internet w domu, a skoro nas oglądacie, to zapewne posiadacie internet. Nie możemy tego zrobić z dnia na dzień, ponieważ wiadomo, że mamy tutaj jakieś zobowiązania. Tak, wiecie, chcemy też się dobrze do tego przygotować. Chcemy, żeby ta decyzja była dojrzała i przemyślana. Także, wiecie, my już byliśmy ile? 4 razy w Barcelonie? Tak. W tym roku byliśmy na też wakacjach, ale już mających ile? 16 dni bodajże. Tak. Także towarzyszyliście nam na daily vlogach. Daily vlogach. Więc wydaje nam się, że trochę poznaliśmy to miasto. Wiecie, to może się wydawać takie dziwne, no mi trochę się wydaje dziwne i trochę się niepokoję, bo ja nigdy, znaczy zawsze całe życie mieszkałem w Warszawie, ale na dobrą sprawę to jest normalne. No ludzie się przeprowadzają. Po prostu ludzie się przeprowadzają, nie tylko pomiędzy miastami, ale pomiędzy krajami. Tak. Jestem pewien, że duża część z was również gdzieś mieszka za granicą Polski albo mieszkała jakiś czas. Jakby po prostu takie są czasy, więc nie ma nic z tym dziwnego. Chyba. No i co? Będziemy chcieli, jakoś starali się dzielić tymi naszymi przygodami i doświadczeniami też, wiecie, no bo dla nas to będzie pierwszy raz taka wyprowadzka do innego miasta, do innego kraju, wiecie, to jest coś takiego dużego, wydaje mi się. Także też się przygotowujemy, mamy jeszcze, wiecie, koty, o które oczywiście zabieramy ze sobą, także też trzeba się o nie zatroszczyć. Nie podejmujemy tej decyzji z dnia na dzień, bo wiecie, mamy firmę, zobowiązania, czekają nas jeszcze dwie imprezy, szczęśliwie. Wyjazd jeden, ponieważ wakacyjny, ja jestem osobą, która dotychczas planowała wyjazdy z rocznym wyprzedzeniem, więc te wszystkie wyjazdy w tym roku zresztą to były zaplanowane, zanim jeszcze koniec świata nastąpił. Tak. No i co, ale właściwie na dobrą sprawę, ja tak myślę, że niczego to nie zmienia w kwestii w ogóle Poland, bo nadal będziemy tworzyć w internecie. Myślę, że chyba będziemy zawsze tworzyć do ostatniego dnia po prostu tego świata. Nadal będziemy nagrywać, jak widzieliście, nadal nagrywaliśmy prasówki i wszystko, gdy byliśmy za granicą, a po prostu myślę, że jedynie może kwestii zmienić to naszych wydarzeń, imprez, że no nie wiem, albo będą się odbywały bardzo sporadycznie, albo nie będą się odbywały. No tak, teraz ale wiecie, na dobrą sprawę jest teraz panujemy, cały czas żyjemy bez zmian od kilku miesięcy. Sami wiecie, jakie rzeczywistości. W takiej sytuacji, że tak naprawdę nawet jakbyśmy tutaj mieli zostać, to nie wiem, czy nie, czy coś by się odbywało. Zwłaszcza, że idzie zima, zimno. Zamknięte więc kluby. Tak, no. Więc nie musicie się o nic martwić. Tak. Cały czas jakby będziemy. Myślę, że to może wręcz pozytywnie na nas wpłynąć w tym sensie, że zaczniemy częściej wychodzić z domu, zaczniemy mieć lepsze samopoczucie. A wiecie, my przekazujemy wam jakąś rozrywkę, dobry nastrój, chcemy wam dodać otuchy. Wiecie sami, bo nas obserwujecie, więc
ciężko jest dbać o wasz dobry mood w momencie, gdy sami tego dobrego moodu nie mamy, wiecie o co chodzi? Tak, a po ostatnim czasie po prostu mamy coraz mniej tego dobrego moodu, więc chcemy jakby to zastopować w momencie... No, w takim, wiecie, jest taki moment, że już po prostu jest dość, można powiedzieć. Mam już dość i trzeba coś z tym zrobić. Tak. Więc bierzemy sprawę w swoje ręce. Ja już jestem już ugrzany, mam jedną stronę, będę miał opaloną jedną stronę. Czuję się trochę właśnie teraz, jakbyśmy byli w Barcelonie, takie mamy dzisiaj słońce. Tak, jest nisko, super. Tak, jest bardzo jest ciepło. Jest super, tylko gorzej, że jedna połówka. No, więc będziemy jakby te wszystkie jakieś poszczególne szczeble wam przedstawiać. A jako, żeby nie było tak, że tylko mówimy, nic nie robimy, bo my sami musimy chyba sobie też to uświadamiać, nie? Tak. Że to się dzieje i naprawdę to robimy, to plan jest taki, że musimy pozbyć się części naszych rzeczy. Tak, no bo nie zabierzemy wszystkiego, zabierzemy na pewno jakąś część, więc część po prostu się pozbędziemy. Uf, udało mi się powiedzieć to słowo. A też szkoda wyrzucać rzeczy, więc po prostu może uda nam się część ich sprzedać i na przykład to też by nam pomogło jakby w całym przedsięwzięciu tak. Finansowo. Tak, także zapraszamy was do aplikacji Less, gdzie znajdziecie nasze konto. Link do tej aplikacji jest w opisie i na tym koncie co tydzień postaramy się wrzucać kolejny drop. Musiałem użyć tego słowa. Jakiś ubrań, dodatków, biżuteria też się pojawi na pewno. Nie wiadomo co. Nie wiadomo co, ale na pewno może się będą pojawiały rzeczy, więc też zapraszamy. Postaramy się, żeby one nie były drogie i są na pewno w dobrym stanie. Nie będziemy wam jakiegoś kitu tutaj wciskać. W aplikacji Less pojawią się także książki, których nie będę wszystkich zabierał. Nie będziemy wszystkich zabierać i te książki będą bardzo niedrogie i dochód ze wszystkich książek, który zapłacicie, będzie wpłacony na fundację pomagającą zwierzątkom. Będziemy się chwalić przelewami pewnie na stories, jak już uzbieramy jakąś sumkę. Także też was zapraszam, bo się pojawią niebawem pozycje do czytania. Bierzemy się do roboty? Tak, do roboty musimy. Tak mi się nie chce, ale no musimy się za to zabrać. No, ale kto to zrobi? Nie mamy asystentek. Wiem. No, kurde. Przydałaby się teraz. Przydałoby się, nie? Jak Wersow. Ona by powiedziała, gwiazda. Robimy to. Proszę bardzo. Kurteczka, taki kardigan. Ja to zawsze mówiłem kardigan Sławomira. A, trochę tak. W ogóle kiedyś chyba była lekka draka o to, bo Patryk postanowił kupić sobie coś w złote cekiny. Tak. Skandal. Tak, nie wiem, czy jakoś na złość mi to zrobił, czy co. Nie wiem dlaczego, ale to było... nie wiem właściwie dlaczego, ale bardzo mi się spodobało. Wiecie co, to jest bardzo fajne, to się nie zapina. To teraz ale czy ty to kiedyś założyłeś? Nie wiem, czy nie na... Wydaje mi się, że kiedyś raz mogłem to założyć, ale nie jestem pewien. Chyba w Szczecinie. Na imprezę chyba w Szczecinie. Jeszcze na Kolumba 4. Przy Kolumba 4 mi się tak. Także to macie całe, nie jest wybrakowane ani nic. Jest proszę, jak się efekt. Pięknie mieni. Uuu, tak. Czyli to jest złoty czarny. Tak, tak. Także jest to naprawdę ładne i w bardzo dobrym stanie. Te cekiny nie są zupełnie wybrakowane. Także... W ogóle to sorry za dźwięk, ale wiecie, no jakby nagrywamy teraz w ruchu, to się dzieje. Więc jest jak jest. Ja teraz, wiecie, o Jezu, to jest właśnie nasze życie. Jestem troszeczkę, że tak powiem, większy niż gdy to kupowałem, ale jest to fajne, naprawdę. I jest to, wiecie co jest fajne? Nie to wiem. Jest naprawdę grube, bo to ma chyba ze dwie podszewki, więc to jest takie nawet ciepłe trochę. A smutno ci trochę ich się pozbywać? Wiesz co? Nie, nie jest mi jakoś super smutno się ich pozbywać. Myślę, że mogą dostać nowe, lepsze życie, niż po prostu, wiecie, u mnie leżeć i po prostu, nie wiem, kurzyć się. Taki plecaczek, proszę bardzo. Chodziłem w nim, on jest absolutnie niezniszczony. Ty lubisz plecaczki. Ja uwielbiam plecaczki, mam ich sporo, więc też chętnie się podzielę. Jest mega super, jest bardzo ładny i błyszczący. Taki różowiutki trochę, super.
Jak się czujesz jako fotograf? Beznadziejnie, bo ja absolutnie nie potrafię robić takich, wiecie, ładnych zdjęć. No wiem, od zdjęć dużo zależy, nie? Nieraz jak kupujesz ubrania i na zdjęciach wyglądają super, a później przychodzą. Tak, bo niektórzy potrafią gówno pięknie opfotografować. Ale to w sumie może i lepiej, że jak wyglądają na zdjęciu średnio, a wyglądają później lepiej, nie? Wydaje mi się, że tak będzie z naszymi zdjęciami, naszymi ubraniami. Bo naprawdę, serio, ja po prostu nie mam takiego zmysłu. No i nie mamy czasu do tego. Tak, myślę, że to trzeba naprawdę umieć takie jeszcze robić. A co tu się dzieje? Ja mam tutaj podział na razie. Tutaj są bling bling. Tutaj jest część rzeczy, które miałem na imprezach, właściwie większość. Tutaj są takie bardziej basiczkowe. Tutaj też, bo już jakby ja miałam poskładane i poprzygotowane tak naprawdę od kilku miesięcy te ubrania. No i tak, no na przykład tutaj to. To miałem na sobie na, jak graliśmy na Juwenaliach w Poznaniu. Po bacie kozidrak i to miałem również na sobie, jak graliśmy we Wrocławiu na swoich urodzinach siódmych w zeszłym roku. Tak było. Tak było. To pamiętam na przykład, miałem na sobie, jak graliśmy w Krakowie przy Szpitalnej, pamiętasz? Pamiętam. To był taki mały klub, było tak ciasno i tak gorąco, myślałem, że umrzemy po prostu wszyscy. To miałem znowu w Szczecinie. I to są wszystko rzeczy, które wylądują na les? Tak. To miałem na sobie tylko raz. I to miałem na sobie na imprezie w tym roku. W Łodzi. W marcu. To wszystko wyląduje na les. To też wyląduje na les. To też miałem na... Kiedyś nie miałem takich jeszcze bling bling. Tak. Musiałem dojrzeć do tego. Wiecie. Żeby dojrzeć taką sobie odwagę. To na przykład miałem kiedyś na imprezie w Sopocie. A to jest bardzo ładne, ja to lubię. Tak, to jest spoko. Lubię to bardzo. To miałem na imprezie w Białymstoku. Tak, tak. W tym małym też klubie takim. Tak było, tak było. A to też spoko, lubię te bluzy. Tak, tylko, ja też lubię, ładne ma kolorki. Ale niebieski w ogóle nie jest moim kolorem. Tak, jest. Chciałem ci oddać, ale nie chciałeś jej. Nie chciałem, no bo wiem, że nie będę chodził. No to może ktoś będzie chciał. Ktoś może będzie chciał. Ktoś będzie chciał, o. T-shircik, taki trochę Converse style. To miałem na sobie, pamiętam, swoje urodziny w Grecji, w Atenach, dwa lata temu. Tym spędzałem urodziny, więc są też takie jakieś spokojniejsze ciuszki. Jak tam idzie pracka? Powoli. Powoli. To jest tak naprawdę dużo czasu zajmuje, wiecie, takie obchodzenie samych rzeczy. Co tam teraz chwyciłeś? A, no taką bluzeczkę bez rękawów. A spoko, bo ona ma taki... Też chyba w Grecji. O, widzicie, taką siatkę jakby wbudowaną. Wydaje mi się, że też chyba w Grecji w niej byłem. Ale będę musiał przejrzeć zdjęcie. Spoko jest. Co będzie też... No, wiecie co? To jest takie... Memories. Trochę tak, no trochę nie? Tak. I myślę, że to jest dobra rzecz na taki początek, bo właśnie, wiecie, no to jest jakaś historia i pewną... Coś tam się zamyka, coś tam się otwiera i jakby no... Tak, oddajemy wam część naszej historii, żeby po prostu iść dalej. Boże, ja już jestem coach po prostu. Ja już jestem coach, wiesz.